Witam, z tej strony Hasys, a oto kolejny odcinek, to znaczy kolejna seria pod tytułem Gothic. A więc zaczynamy. Jak widać, nie ma jeszcze żadnej zapisanej gry. No, ale co sobie pogramy. Wczytywanie, sam początek. Wczytywanie 2-3 FPS skoczyło Królestwo Myrtany zjednoczone do pod wpływem 25. króla Ropara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz... Niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występu, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja... byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i... zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi resztę tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! I w ten oto sposób zaczyna się nasza przygoda. No. Witamy w kolonii. No się ma. Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Zamknij ryj, my chcemy wiedzieć. Do mnie należy dbanie o mnie. Na razie tak. Nie. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? A wszystko. Sam popatrzymy, co i jak. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Nie.
Już wiem, że od razu będziemy najemnikiem. Tak. Nie jestem ciekawy. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A my wiemy, to znaczy ja już wiem, gdzie będę. A właśnie. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magu. Ktoś inny by ci poderżnąć gardło za ten list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. Większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Dobra. W dupie wszystko się wyjaśni w dzięki międzyczasie. Za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. I tak był to pierwszy rozdział. Jezu. Już sobie przypomniałem, dlaczego. Tak. Zaraz, jak to się walczyło? Już sobie przypominał, dlaczego. Zaraz, jak to się zbierało? Spacja. Chwilę. Klawiatura. Później. Służy inny grzy. Jak to się zbierało? Ekwipunek. Chwilę, zaraz wrócę. Dobrze, jestem już z powrotem i już ogarnąłem to. Kurde, tak dawno w to nie grałem. Przez to gotykowe sterowanie. Wziął. Gdzie? No. Tak. Zapomniałem. Ło. Aha. Barierka. Tak. Bez zbroi, bez niczego. Już. Ło. Dobra.
Nauczka na przyszłość jest. Zaraz. Pancerz, magia. Wyłącz. Jedna bryłka. Jesteśmy bogaci. Jak chcę skurwysy. Zaraz, ja tutaj muszę się rozejrzeć, czy nie ma czegoś przypadkiem. Tak. Chwila. O, czas. Aha, właśnie to co... Widzieliście na początku. To chciałbym podziękować galerii, tak? O. O. Tak? Jak to się zbierało? Pierda. Teren. Aha, dobra. Mam. Tak, widzieliście na początku te jak gdyby czołóweczkę. No, tak. I chciałbym podziękować temu mojemu koledze Golerianowi. Tutaj gdzieś się wyświetlał dokładnie jego nick. Tak. Za to, że pomógł mi w wybraniu tego zdjęcia na czołóweczce. Tak, bo miałem wszystko bierzemy. Tak, miałem mały kłopoczyk, nie? Nie mogłem się zdecydować. Ja już tak mam. Ciężko mi się zdecydować na coś. O, nasza pierwsza broń. Wszystko biorę, wszystko. Co tutaj jeszcze mam? I to. Kurwa. Znów jest godzina. Godzina. A. W pół do dziewiątej. I akurat mam tak zajebiście, że... No, gawryjsz. Broń. Pilow. Pszczoła. No, akurat tak zajebiście, że... Słońce mi świeci prosto w oczy. Pierwszy przeciwnik niezbyt mocny. Machamy jak cypem. Tak. Tym kilofem, ale później będziemy mieli coraz to lepsze bronie. Będziemy uczyli się.
jak walczyć. I ogólnie będzie fajnie. Także zapraszam do oglądania. O, właśnie, właśnie. Lepszy miecz. No. Żyły tyle samo. Ale. Zaraz. Mamy zerowy poziom, 60 doświadczenia. Za jednego kratu szczura. Potrzeba 500. A później, jak będziemy potrzebowali po parę dziesiąt tysięcy, no ale też będziemy bardziej rozwinięci. I tak tam. Głównie to będę w siłę ładował. No, bo to wiadomo. Trzeba być koksem. I stejki tylko wciągać. Ja jakieś tam kanapeczki. No. I co my tam będziemy? Nie ma opierdalenia się. Tak. Nie. Tutaj jak widać, żadnej gildii. Ja żadne przynajmniej nic nie potrafię. No. Po prostu. Jesteśmy bezim i nic nie potrafimy. Bo. Dobra, dobra. Ja. Niby taka szwabska gra. Szwabcy się wzięli ją. Stworzyli, ale fajna. Jedna z niewielu rzeczy, które się Niemcom udały. A to co to? Uż czerwony od. No. Dobra. Ja. Pierwszy, z którym... Pierwszy przeciwnik, z którym mogliśmy mieć jakieś większe problemy. Ale widać, machanie cepem jest fajne. Wszystko strzały się przydadzą. Drogie są. Ile? Zaraz powiem. O, cały jeden wartości. No, możemy. Ale tak, mamy siłę. Siła? O, 10. O, coraz lepsi jesteśmy. To nie jednoręczne, ale używa dwoma łapami. Daj! O, zdechnij. No zdychaj. Arigato. Tak. Pozbierane. Ja wiem, że tutaj pewnie jest więcej tego wszystkiego, że dziadostwo leży, ale... Nie specjalnie mi się chce to zbierać. Nie. No, a teraz... Jak będziemy... Trochę pogramy sobie. To wyobraźcie sobie takiego czerwojadka na hita. I to jeszcze z pięści. Tak? I niech mi ktoś napisze, jaką byście woleli tutaj styl tej serii. Tak, czy lepiej, żebym wszystko robił 100% przechodzenia tej gry, które ja będę przechodził na gracz, czy tylko jakieś lepsze misje, to jak będę chodził sobie, latał z miejsca na miejsce, wycinać takie tam. Hej ty, ja nie cię kliknąłem. Chcę cię ostrzec, idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Aha, fajnie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno. Naprawdę? Macie jaką... Bla. Dlaczego jest tak niebezpieczny? Nie... O, właśnie.
Nie, jakąś mapę. To co jest Gdzie mogę ważne. zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może uda ci się gwizdnąć mu jakąś mapę i przy okazji mógłbyś zwinąć także jedną dla mnie. Właśnie bym zapomniał. Tabletka, lekarstwo. Ale ciekawy jestem. Jego mapy nie są na sprzedaż. Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek. Skąd mogę wziąć to jest ważne? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką. Na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Dobra. Ładu, dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale... Będę o tym pamiętał. Dobra. Opowiedz mi jeszcze o... Nie. Koniec. A ty... Co powiesz? Widzę, że jesteś myśliwy. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować. Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. No. Sekundka. Przepraszam was na chwilę. Tak, jestem, bo już po przerwie kumpel do mnie dzwonił, że do mnie wbija, to tam no skończę nagrywać i już końcówka nagrywania. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. No gadaj, gadaj. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Mam. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on ciągnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zatraśnięcia. A jeśli on ciągnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie ciągnął. Tak, czyli wyjaśnię to łopatologicznie. Napierdalamy ile wleży. Tak. No to jest ciekawe. Jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. Dobry zarobek z tego. Kupiec chętnie je od ciebie odkupi. No właśnie. A my mamy punkty umiejętności 0. Tak. Raz. Nie wiem, to było. Dobra. Wstecz. Koniec. Dobra. Tak. Pierwszy nauczyciel. Raz. Zobaczymy. Co my tutaj. Wiem, o. Ścierwojadki. Tepetepetepetepki. No, zdechnij. O. Dobra, fajnie. Kurwa. Tyle expo mi zajebali. Co za porówy. Tak. Zaraz. Dokończyłem tą myśl. Mówcie. O tym? Zdjęciu na czółeczce? Czy nie? Nie. Tak. Tak.
No, zdychaj, zdychaj. No. No, trochę mało doświadczenia, ale. No, byłem. Tak. Kurde. Zajebiście, mam długą pamięć. Tak, człowieczka. Chcę. Po prostu obiecałem. Zdychaj. Tak. O czym już mówię? Coś się dzieje. Coś mnie zaatakuje. Już nie mówię i zapomniałem o czym gadałem. Zajebiście. Dobra, na razie nie będziemy tam wchodzili. I tylko wejdziemy do starego obozu i końcóweczka. Ty 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 ty. Hehe. Zaraz. O, dobra, już wiem jak się. Pamiętam jak się skacze. Dobra, dobra, jest git. Kubek na sprzedaż. Ja pierdolę, miałem dokończyć myśl. Dobra, zanim. Bo oni pewnie mnie tam haltną. Mój gestapo jedne. Tak. Pozdrawiam Goleriana. Tutaj się wyświetli. Chyba, że już się wyświetlał. Jego nick. Pozdrawiam go. I dziękuję za pomoc w wybraniu zdjęcia na człowieczka. Ty dokąd się wybierasz? No Do obozu. właśnie. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Tak. dobra, Ty nie jemu będziemy już powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie? trollować go, W czy takim coś? razie właśnie. Nowego? Nic. O. Tak. I jeszcze nie graliście w Gothica, w co wątpię. Już to jest bardzo stara gra, bardzo popularna. To w tych. Mi ten w takich miastach, fortecach, fortyfikacjach, kurwa, jakby to nazwać. No, tam gdzie jest dużo ludzi, nie, jakieś miasteczka, coś takiego, nie wyciągajcie broni. Łowom tak dupę skopią, nawet na wysokim levelu, że nie będziecie wiedzieli, kiedy stracę nawet. Dobra. Aha. Tak. Nie będziemy do tego, do starego obozu należeli, ale misję można zrobić. Dobry zarobek na ten, zarobek na lewe, ale. O. Trzymaj się. Tak. Właśnie. Wejdziemy sobie. O, na dach. I. I z takim widoczkiem pożegnamy się na razie. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, etc., etc. Na razie i cześć.